Witam wszystkich. Dzisiaj mamy poniedziałek i czekajcie, poniedziałek? Tak, poniedziałek. I jadę do kolegi wypróbować ten pielnik. Z tyłu mam na przyczepce ten pielnik. No i zobaczcie, jest godzina 15:12. Wyjeżdżałem, to pokazywało 32, a teraz podczas jazdy pokazuje 28,5 stopnia. O, zobaczcie, jak tutaj kogoś jęczmień już o zimy zbielał. A mój jeszcze zielony. Może inna odmiana. Maszyna już zdjęta, przyczepiona do ciągnika. Teraz jedziemy na pole. Tutaj mamy już pole z fasolą. Jest idealne do testów takiego pielnika. Tutaj jeszcze tylną gwiazdę przesuwaliśmy, bo mi siedzenie wchodziła. Jesteśmy na polu u Czarka. Czarek, przywitaj się! Cześć! Dobra. I co? Co już zauważyliśmy, że te talerze boczne tutaj chyba nie bardzo. Znaczy jest za duża fasola, wydaje nam się, że jest za duża fasola na te kręcące się talerze zębate. Te blachy osłaniające są tak jakby lepsze. Dobra, zaraz jak tutaj się ten poprzeczkę zrobimy, to ustawimy się na prost i będziemy zapieprzać. Podniesiemy te do góry. Jeszcze. No, dobra. Widzimy. Dobra. No i właśnie pierwsze spostrzeżenie, to nie ma gdzie za bardzo nóg trzymać. Można gdzieś tutaj przez przypadek... Wow! Jak szybko. Wygodnie się siedzi, to mogę wam powiedzieć. Fajnie się steruje, leciutko. Tylko akurat tutaj nie widać za bardzo rządków. Nic nie mówię, bo się skupiam. Rządków nie widać. W sumie tutaj nie trzeba, nie wiadomo jakich ruchów robić, ale... O, tutaj już jest lepiej. O, faktycznie. Nawet nie widziałem. Ja się skupiam na tym, wiesz? No, bo to ale akurat ten. Ja się skupiałem... Ale fajnie ten wygląda nawet. Bo tu nie było widać rządków, wiesz, Czarek? Ja się skupiałem, żeby trafiać. 30 by przygasała. No. Albo do przodu i poszedł. O, i teraz trzeba uważać na nogi. Się nigdzie nie rozglądam. Tylko pilnuje się rządków. Tutaj od miedzy trochę ściąga. To mam skręcone, ale tak to... Później wam jeszcze nagram, jak ktoś inny siądzie. I nagram z tego. Nagram z... Czarek! Sunie się znowu, trzeba przyczyścić. Czekaj, ja bym to zrobił. No. No, elegancko. Ty nawet ją podsypuję. Ona jest widna za fasolą, bo tutaj nowa nie dała. No, ale widzę, że ją podsypuję. Fajnie podsypuję ją nawet. Coś się tutaj... A, ona skacze po ten. Tutaj było ślad ciągnika.
trochę się kurzy i mi okulary. Okulary mi zaraz się zakurzą. Tutaj w sumie nic nie ustawialiśmy więcej. Może to trzeba byłoby jeszcze jakoś coś tam poprzestawiać. Wow, rządki widać. Elegancko. Ale ona ale teraz ruszy po tym, wiesz, jak ruszona. No, jak teraz się ziemię ruszy, to ona dopiero ruszy. Nowa dzierżawa. Ciekawe, czy mam dobrze kamerę ustawioną. Wydaje mi się, że tak. Dobra, teraz... Okej. Lecimy. Kurde, tak jakby te gwiazdy za blisko były jeszcze tego chyba. Czarek! Wiesz co? Wydaje mi się, że ten, że te gwiazdy są za blisko i ten, ziemia z nich aż przez nie przeskakuje. Znaczy wydaje, tak mi się wydaje, albo ich troszeczkę spłycić, wiesz? No. Bo czekaj, spróbujemy ten. Spróbujemy tym łącznikiem je trochę, wiesz? Bo te gęsiostópki spulchniają. Tutaj jeszcze jest miękko, wiesz? No i co? Zobaczymy, bo może ono jak się ruszy. No i co jeszcze? Przecież my tylko, wiesz, opuściliśmy i ten, i dzida, nie? Także jeszcze tutaj nic nie regulowaliśmy. Chociaż nie wiem, czy tu trzeba coś. Ten jest całkiem inaczej jak tamten. No. Tylko jak to? Co? On się... W którą to stronę idzie? Ale ten idzie ładnie. A, do góry ten się wykręca. Czyli to jeszcze zagłębia się. A, czyli... Czyli ten jest za głęboko. Tak, ten jeden. Ten jest za głęboko. Dobra. Aha, ale ogólnie tu jest pulchno, nie? I zobacz jak ten, znaczy, może też i za szybko, wiesz? No. Ale kurde, ładnie podsypana, ładnie. Do wycinarki, nie? Aż za miękko zrobione. No. Można je spokojnie spłycić. Tak, tutaj jest spłycone, tak? Tu jeszcze spłyć. A jeszcze pokażę wam zetorka. 80-11. O, lina ci się ciągnie. Gdzie ją tu zaczepić? No tam jest problem, bo nie można go w ogóle spuścić. Bo trzeba podnieść do góry. Aha. No. Chyba jeszcze skręcimy go na tym, na łączniku. O.
I zaraz zobaczymy teraz, czy trzeba będzie jeszcze go spłycić na łączniku. Ale kurde, spulchniona, podsypana. Elegancko. Teraz wziąłem kamerę w rękę. A teraz jakby lepiej. Tylko nie wiem, czy dlatego, żeśmy go zregulowali, czy że wolniej jedziesz. No, weź szybciej jedź. Lepiej. A ściągnij kolżejma. Przyjemna maszyna, przyjemnie się tutaj siedzi, prowadzi. Jak ja już dawno na takim wieloraku jakimś robiłem. Ostatni raz pewnie jeszcze jak do szkoły chodziłem. Zobaczcie, w tyłu nie widać jeszcze, bo się kurzy. Wiaterek jest, to przyjemnie się robi. Nie wiem czemu, ale ja zawsze wolałem jeździć na pielniku, na wieloraku, jak to się u nas mówi, niż w ciągniku. No i skończyliśmy, szybko nawet fajnie poszło. Co wam powiem jeszcze, tak wyglądam, tak jak wyglądam. No trzeba się czasami trochę ukurzyć i poczuć, co to prawdziwe rolnictwo, a nie tylko te nawigacje, klimatyzacje i komputery. No, tak wygląda to pole już po przejechaniu. Później tam troszeczkę jeszcze regulowaliśmy, gdzieś tam płycej, głębiej. Ale ogólnie na co? To co ma być wycięte, to wycięte. O, tutaj w rządkach. No to tutaj między tymi, no to wiadomo. Można by było jeszcze się pobawić, żeby gdzieś tam bliżej tych tej fasoli w rzędzie te gwiazdy gdzieś tam kręciły się. No ale nie oszukujmy się, to jest bardzo mocno spóźniony zabieg agrotechniczny, prawda? By taką mieć, taki pielnik mieć na stanie, to by co 2 tygodnie przyjechał i tego by pewnie nie było, może nie aż tyle. No i co? Od miedzy fajnie. Ani razu tutaj nie trzeba było się zatrzymywać. Jak wiadomo, tutaj już pesz wchodzi w grę. Ale i tak tutaj się nic nie zapchało. Wszystko zajechało do końca i tam obczyściłem. I tu było drugi raz jeszcze w przeciwnym kierunku przejechane, dlatego to tak wygląda. Bo wracaliśmy. No. Ale... No zwykłym tym naszym polskim wielorakiem to tutaj by nie tak nie porobił. Nawet nie ma mowy. To by co chwilę trzeba było się zatrzymywać i... No i po prostu oczyszczać te noże. O, tak to przyjechało do końca. I elegancko, powiem wam. Tutaj było pierwsze przejechane, tu już chwasty usychają. No. No i tyle na dzień dzisiejszy. Trzymajcie się, na razie, cześć.